Alola, witam wszystkich, tu Higomikos w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon GO i mamy newsa, ponieważ alolańskie formy egzekutora już pojawiły się w grze i możemy go sobie złapać. Zobaczcie, tutaj spróbuję włączyć tryb AR+, nie wiem czy mi się to uda. Już jeden z nich mi tu uciekł wcześniej. Zobaczcie, jaki on jest ogromny tutaj. Spróbuję rzucić trafiony nice. Zobaczymy, gdzie ten Pokéball. O nie, wyskoczył, pewnie ucieknie. Wiedziałem, że ucieknie. Nie będę już łapał na AR+, bo one mają to do siebie, że uciekają bardzo szybko, bardzo łatwo jest je zdenerwować. Misję sobie zostawię i złapiemy kolejnego, tym razem już normalnie, bez tego trybu AR. Samą głowę mu tutaj widać. Damy mu Golden Raspberry, skoro one tak lubią uciekać. Rzucimy prosto. Great. Odliczamy, czy siądzie? Raz, dwa i trzy. Proszę bardzo, pierwszy złapany. Ciekawe, czy będzie to uznane jako nowy wpis do Pokédexu? Nie, ponieważ jest to tylko alolańska forma. Zrobili to tak jak w przypadku Pikachu w czapeczce. Po prostu mamy już tego Pokemona, to jest po prostu jego dodatkowa forma. Także ja idę złapać resztę. Tutaj w okolicy pojawił się rajd, piątka na Latiosa, także idę wykonać jeszcze ten rajd. Dobra, jednak jeszcze tego jednego spróbuję złapać na tym AR+, bo co jak co, będzie fajnie go mieć. Nie ruszam się, stoję w miejscu, nie denerwuję go. Daję mu złotą malinkę. Ciach. Damy mu ultrabola, hop. Wskoczył. Odliczanie. Nie, wyskoczył. No nie, czemu one tak uciekają? Dobra, chodźmy na ten rajd. Dobra, jest Latios, zakręcę sobie pokestopem. I wchodzę. No, to bijemy. Zaczynamy. Siedem Golden Raspberry, 3 Red Candy, 1 Charge TM, 6 Revive'ów, 1 Fast TM, 3 Hyper Potionki, 500 Statasta i 10 000 Expo. Też mam 12 kuli. Ile mam kule? 8. Dobra, ostatni rzut. Mój? Tak, nice. U mnie siadł? U mnie uciekł. O, widzisz. 42 candy już mam do niego. A price, attention, defense, positive, attack, swap. Dobra. Z Nirbaya zniknęły wszystkie te egzekutory. Można się przejść na luki do parku jeszcze. Bardzo fajnie, kolejny Latios 2009 CP złapany tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim przy pomniku Piłsudskiego. Bardzo fajnie. Będę mógł sobie go później spowerapować. A te egzekutory są naprawdę śmieszne, bo tylko głowę im widać. 2136 CP. A... Co to jest? Widzieliście to? Czekajcie, zobaczmy co to za koperta. Ja nie mogę.
to są nowe gry na Nintendo Switcha, Pokémon Let's Go Pikachu i Pokémon Let's Go Eevee. No tak, przecież premiera tych gier będzie w listopadzie, a te alolańskie egzekutory pojawiły się w związku z właśnie premierą tych nadchodzących gier. Dobra, idziemy do domu zrobić let's play. Najlepszym być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.